Witam wszystkich, z tej strony Grzesiek. Widzicie, skoro świt, godzina 5. Właśnie dopłynąłem, zarzuciłem kotwicę. Powiem wam, dawno tak wcześnie rano nie wstawałem. Wstałem o 3.30, budzik zadzwonił. Mega ciemno, myślałem, że to będzie szybciej widno, ale niestety, niestety. Trzeba było trochę poczekać, ale na spokojnie się spakowałem do samochodu, przyjechałem, ponton zrzuciłem. No i jak widzicie, troszkę chłodno, 9 stopni, mam kurtkę, ale zdjąłem. Tutaj zakładałem kamerę. Nie wiem, czy się ubiorę, czy się nie ubiorę. Zobaczymy. Dobra, tak na szybkiego, z nowości sprzętowych. Tak, w końcu kupiłem siateczkę mniejszą, bo tamtą mało ostatnio nie utopiłem. Tamta jest typowo tak z brzegu. Siata, wielka siata. O, jeszcze tutaj mam karteczkę. No i tak jak widzicie, siatka 40 cm średnicy, 1,80 m długości bodajże, tak, 1,80 m lub 1,60 m, już nie pamiętam dokładnie. To jest siateczka. Na pewno będzie mi lżej. No i bacika. Ten bacik, który przyszedł do mnie. W końcu jest, to jest, nie wiem, nigdy nie łowiłem na bacika. Bacik Robinson, 6 metrów, bardzo lekki, 232 gramy ciężaru. No i zobaczymy jak to będzie. Widzę, rybka bombluje. Chcę szybko się jakoś tam rozłożyć, rozstawić i zobaczyć, co tam się dzieje. Słuchajcie, czekajcie. Jeszcze hałasuję na dodatek, ale to nic, dobra, żeby koreczka nie zgubić. Co jeszcze chciałem powiedzieć o zanęcie? Słuchajcie, ryba krąży. Zanęta, słuchajcie, gruby leszcz. Dosypałem prawie całą paczkę płatków owsianych, nie wiem ile tam paczka miała, woreczek, pół kilograma, prawie cała, jak widzicie, domoczyłem, troszkę jeszcze to wypiło wodę, będzie trzeba jeszcze domoczyć. Hałasuje z rana, naprawdę chcę szybko zacząć, bo widzę, że ryba aktywna. Dużo bombli, jest mega dużo bombli. Nie wiem, co to jest, ale to nic. Rzucę tutaj z boku jedną kuleczkę, żeby tą rybę spróbować przyciągnąć, zatrzymać. No i zobaczę. Mam nadzieję, że się uda. Jak nic, tam dwie godzinki, nic nie będzie, trzy, to zacznę pływać, bo słońce świecić i zacznę po tych oczkach pływać. Tej moczarki i coś się na pewno uda połapać, może wzdręgi, na pewno fajne płocie, bo tutaj są, ostatnio połowiłem i zaczynam. Dobra, a i jeszcze jedno, poczekajcie, gdzie to jest. Przygotowałem wczoraj sobie trzy zestawy, 8-gramowy, 5, ten nie wiem ile ma, ale też mi się wydaje, że jest 5 gram. Jeszcze muszę tylko dociążyć i będzie gitara. Nie wiem jak z długością, słuchajcie, żyłki, bo nigdy nie łowiłem i nie wiem, jeżeli coś nie tak robię, to poprawcie mnie, chociaż sam pewnie dojdę w czasie wędkowania. Jeżeli chodzi o żyłkę główną, długość, jak to ma zwisać, czy haczyk ma być przy samym tym dolniku na długość całej wędki, czy trochę wyżej. Wziąłem troszkę wyżej, gdzieś tutaj będzie mi się kończył haczyk, z racji z tego, że na pewno podczas brania rybka będzie tam gdzieś obciążała tą szczytówkę, będzie się uginać i ta żyłka zrobi się dłuższa, dlatego dobrze właśnie mieć podbierak. O, i słuchajcie, zaczynamy.
mam nadzieję, że coś uda pójść. Hałasuje strasznie, ale wybaczcie mi. Widzę bąble, naprawdę coś tu chodzi, nie wiem czy to leszcze. Podejrzewam, że to leszcze, bo naprawdę bąble są mega, przemieszczają się cały czas. I jest, rozwinąłem sobie, teraz tylko muszę się dobrać, słuchajcie, do ciężarków. No to naprawdę jest za mało ciężarków. O, kawusie sobie wziąłem, bo nie piłem w domu. Tu wyciągniemy kukurydzę od razu, robaczki białe i dzikie. Kuna. A, pineczka kolorowa. No i dobra. Jeszcze skrzyneczka. Słuchajcie, skrzyneczka. Już widzę, że chyba nie wziąłem czegoś. Dobra. Ciężarków chyba nie wziąłem. Śrucin. I tu już mam w tym momencie problem. Gdzie jej zostawiłem? No nie, no słabo. Nie mam nic. Śrucin, słuchajcie. Oj, oj. Nie mam jeszcze raz, nie mam. Słuchajcie, będę musiał coś pokombinować. Jest pierwsza ryba, płoteczka. Bacik coś czuje, że mi się nie sprawdzi. O, za blisko pontonu. Później jak będę pływał w moczarkach, to na pewno się uda. O, jest pierwsza. Przepraszam, sorry. O, słuchajcie. Jest pierwsza płoteczka. Do siatki i do wody. I jest pierwszy. I kolejna płoteczka. Na razie nieduże. Bo łowię na dzikunka. Na pineczkę, sorry. I takie nieduże te rybki. Będzie ich więcej. Założę kukurydzę. Albo słuchajcie, spróbuję założyć od razu kukurydzę. I zobaczymy.
czy będzie branie. W międzyczasie wleję sobie kawusi. To na zdrówko. Jest druga płoteczka. Coś tam skubię, słuchajcie. Znaczy dopiero zaczynam, tak? Nie ma co tu się od razu nastawiać. Troszkę podnęcone. Mam nadzieję, że przyjdzie coś większego. Próbuję jedną na bacika. No bacik jednak jest trochę... O, już branie tam na boloneczkę. O, słuchajcie. Następna płoteczka. Na razie nie są. Takie duże. Ale pobawić się trzeba. Nie nęciłem dużo od razu. Mam nadzieję, że to nie był błąd. O, tu na bacika, słuchajcie, jedzie. Tu założyłem kukurydzę. O, tu ładna płoć. O. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, taka to już sio. I tu założyłem kukurydzę, wyselekcjonowałem właśnie. Oj, przepraszam ci mocno. I do siaty. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Znaczy kukurydza zawsze działa, powiem wam tak, no. Selekcja jest, tylko o tej porze roku. Bo jeżeli chodzi o jesień, to już wiosnę wcześną, to jednak ta płoć już nie jest taka, nie je tej kukurydzy ziarna, bardziej się na robaki przestawia. I znowu na bacika kukurydza. Jest płoteczka mniejsza niż ta ostatnio. O, proszę. Jest branie, ale bardzo delikatne. Słuchajcie, pineczka i naprawdę, o, nic. Kurczę. Aż dziwne. Co to tam było? O, słuchajcie. Jest mały leszczyk. Widać te branie. Te branie całkiem inne. Podniosło delikatnie. Podniosło delikatnie. I jechało. Śluzu mają masa. Masę śluzu. Troszeczkę ręce mi zmarzły, powiem wam. Będzie wzięła ryba z gruntu. Nie było brania, mówię, podciągnę. A tu kurde opór i fajna płoteczka.
Czyli są te rybki tam. Delikatne branie na bacika. Naprawdę jakoś w szoku jestem, bo ostatnio brania to nawet te malutkie rybki atakowały i heja. A tu chyba mi się wydaje, że to jest leż, bo podnosi spławik. Tak, mały leszczyk. Się spodziewałem tego. O, zobaczcie. Leszczyki podchodzą. Pojedyncze sztuki. I tak dziubią. Jest w końcu branie. Ale widać od razu, że to nie leszczyk. Ciach, ciach. Spławik mocno. Mocno spławik w... do dna. O Jezus. O, wy mnie tak uciekacie. Nie chcecie się pokazać. Widać, że zaczyna coś tam żerować. Bąble są na wodzie wnęconym. Jest nadzieja, że coś tam podejdzie w końcu, bo takie branie teraz było po dłuższej przerwie. Aż normalnie, powiem wam, skostniały mi ręce bez kitu. A tak mi się nie chce już tej bluzy zakładać. Mówię, przetrzymam już, zaraz niedługo będzie słoneczko i się jakoś może zagrzeje. I tak patrzę na taki pan, siedzi tam na kładeczce i on już ma słońce, a ja dalej nie mam. Już tam widzę branie, widać, te brania teraz będą, bo no. Też płoteczka, ale nieduża. Widać, że zaczęło żerować i ewidentnie ta ryba podeszła. Na bacika, jak widać, tu bliżej pontonu. Ojku. Bliżej pontonu nic jeszcze tu nie podeszła. Na początku jakieś tam brania. Jeszcze w siatkę mi się zaczepiło. Kurk. Ja tego nie lubię. Jest branie na bacika w końcu. Ło. Jakiś, słuchajcie, leszczyk. Chodź tu. Nahałasuje. Ale największy do tej pory. Jeszcze przebił się na wylot przez siatkę. Wyłączyłem tylko kamery. Słuchajcie, mówię, długo się nagrywa, bez. I zobaczcie, jest płotka. Taka ta natura jest czasami nieznośna. Siedziałem chyba z pół godziny, nic, kompletnie po donęceniu. Ryba odeszła. Ale patrzę, że nagle bąble się znowu zaczęły pojawiać. Przerzuciłem. I jest płoteczka. Zaliczymy 11 sztuk. No i zrzucam dalej. Może coś się zacznie. Jakaś ławica może podeszła. Zobaczymy. Podejrzewam, że to tylko taki przypadek, ale trzeba mieć nadzieję, słuchajcie. O, na chwilę się odwróciłem, a tu spławika nie ma. Jest płoteczka.
tu na nęconym nic się nie dzieje. Zacząłem bacikiem szukać tej ryby. Słuchajcie, płytszy grunt na kukurydzkę pod moczarką i są tam, jest pierwszy strzał. Zobaczymy, czy będzie coś więcej. Jest w końcu zdręga. Jo! Znalazłem miejsce. Przestawiłem się z tamtego, bo tam kompletnie nic. I tutaj próbuję, szukam, próbuję. I zobaczymy, jakieś tam puknięcia pomału są. Może coś jeszcze połowie. Zmieniłem kolejną miejscówkę. Słuchajcie, i jest ładna płoć. Pięknie przynurzyło. O, zobaczcie, jakie płocie można łowić. Tam nic i tak szukam miejsc, słuchajcie. Tak myślałem, że będę dzisiaj troszkę pływał i szukał. Troszkę z rana tam połowiłem, coś tam pobrało, a teraz kompletnie cisza. I kolejna płoteczka. Trzeba przerzucać płytki grunt. I jest. Jest płoteczka. Przerzucam wędką co i róż w inne miejsce. I szukam tych płoteczek. I jest zdręga. Coraz rzadsze te prania. I jest płoteczka. 21 ryba. Za chwileczkę trzeba się pomału zwijać. Słuchajcie, kończę na dzisiaj. 24 rybki. Dzisiaj trochę słabiej. Ciężko mi było gdzieś znaleźć tą rybę, ale ją znalazłem. Parę takich leszczyków malutkich. Tak jak tu widzicie. Zobaczcie. Może tak będzie lepiej. Takie oto leszczyki, płoteczki fajne, zobaczcie. Także coś tam połowiłem, 24 sztuki, to uważam, że spoko. Bacik sprawdzony, trochę za krótki, mógłby być 8-metrowy, ale jeszcze potrenuję, poćwiczę, dobre miejsce trzeba znaleźć. Dobre miejsce i można, słuchajcie, łowić. Oto mój cały połów. Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie, pytajcie się, piszcie, co źle robię, co dobrze, coś może chcecie podpytać. I tyle, trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Hejka, ja wypuszczam rybki i płynę do domku na obiadek.